Nauczania domowe. Sobota, 19 tydzień zwykły. Psalm 51, wersety od 12 do 15 oraz 18 i 19. Tytuł: Stworzenie czystego serca. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę mnie prawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Psalm 51 pokazuje skutki pokuty i widzimy, że Bóg działa na czterech płaszczyznach. Stwarza czyste serce, odnawia moc ducha, przywraca radość i po czwarte wzmacnia wewnętrznie. Dziś skupimy się na pierwszym skutku, stwarzanie czystego serca. To dzieło Boga, który w pokucie właśnie tego dokonuje. Najpierw te podstawowe pojęcia. Serce, to pewnie wiemy, stanowi najbardziej wewnętrzną część osobowości człowieka. Tak rozumie serce Biblia. To jest płaszczyzna spotkania z Bogiem. To jest miejsce najgłębszych przeżyć. To jest coś najbardziej osobistego, najbardziej intymnego, duchowego. To jest to sedno osobowości we wszystkich wymiarach. Tak rozumie i w takim znaczeniu używa tego pojęcia Słowo Boże. I drugie to stworzenie. Można to zdefiniować w różny sposób. Po pierwsze, jest to powołanie do życia, do istnienia. Można by powiedzieć, że to powstanie czegoś z niebytu. Czasami takie filozoficzne definiowanie też słyszymy, że to jest coś z niczego. W jakimś sensie to prawda. W tym znaczeniu, w jakimś sensie, że przecież coś istniało, a dokładnie mówiąc ktoś. Był Bóg, który zadecydował o tym, że stworzenie będzie miało początek. Stworzenie stanie się faktem, że stworzenie po prostu jest. Chodzi o to, że na słowo Pana powstaje rzeczywistość. Na jego myśl reaguje wszystko nową jakością. Gdy Bóg wypowiada, to się staje. I warto jeszcze przy mówieniu o tym, że Bóg powołuje, zacytować to zdanie, gdy Bóg mówi: oto stwarzam wszystko nowe. Ponieważ tu, w tym sercu, właśnie o to chodzi. Każde z tych sformułowań ma tu swoje zastosowanie, bowiem rzeczywiście serce, które jest martwe przez grzech, zostaje powołane do życia. Byliśmy niczym właśnie przez nieprawość, przez upadek, przez zniszczenie, a teraz stajemy się kimś, nową rzeczywistością. I dzieje się to na słowo Pana. Ja odpuszczam Tobie grzechy. Bóg tak mówi. Przez posługę prezbitera duchownego, który w tym procesie również ma swój udział. I w końcu oto stwarzam coś nowego. I dlatego może każdy z nas przystępujący do sakramentu pokuty powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że to się dzieje. Że ja naprawdę z tego niebytu, z przepaści, z otchłani zła zostaje postawiony zupełnie w innym miejscu.
zupełnie innej rzeczywistości. Żeby to bardziej pokazać, zobrazować jakoś, to trzeba by sobie zadać pytanie, czy ty po sakramencie pokuty chcesz wracać do starego życia? Bóg daje ci nowe. Ale to jest ważne pytanie, czy ty po spowiedzi chcesz wracać do starego życia? Ono się skończyło. Ono zostało przez Boga zniszczone. Czy ty do niego chcesz wracać? I wtedy widzimy, jak ważny jest ten element naszej decyzji. Ja zrywam ze złem. Ja postanawiam poprawę. Cały proces odnowy zależy od Boga. Cały proces nowego życia i wskrzeszenia, bo tak to należy rozumieć, jest dokonywany Bożą mocą, nie naszą. Ale ja muszę zapytać, czy ja chcę wracać do starego życia, czy chcę żyć tym nowym, które Bóg mi daje. I kiedy ten kontrast zobaczymy, możemy stwierdzić, że niestety wielu katolików spowiedź traktuje jak pewien tylko przystanek. No, trzeba się zatrzymać, trzeba coś zrobić. Traktują ją jak jedną z wielu czynności, które po prostu wykonują. No, tak jest, tak się przyjęło, tak potrzeba. I w związku z tym spowiedź może stawać się obowiązkiem. Ja muszę się wyspowiadać, no bo czuję coś na sumieniu. Idźmy dalej. Wobec tego traktują to niektórzy jako pewną ulgę. No jest mi ciężko, to mi pomoże. To jakoś będzie lepiej. Jeszcze inni myślą o tym, że spowiadając się są zabezpieczeni na wszelki wypadek. Albo no bo Bóg by mnie zniszczył albo ukarał, to ja teraz chcę być taki w porządku. Ja się zabezpieczam. I niestety dla niektórych też staje się to formalność. Bo tak wypada, inni patrzą, albo no, jeśli jestem już, no to nie pójdę, jak to mówią niektórzy, do komunii bez spowiedzi. I widzimy, jak te niepełne, troszkę wykrzywione, czasami wprost, wynikające z niezrozumienia sposoby podejścia do sakramentu pokuty, zaciemniają istotę, stworzenie serca nowego w tobie. Jaki jest wniosek praktyczny? Twoje przygotowanie do sakramentu pokuty, twoja modlitwa przed spowiedzią powinna brzmieć: proszę Boże, stwórz we mnie serce czyste. I kiedy się spowiadasz, powinieneś się w duchu modlić: Boże, stwarzaj we mnie serce czyste. A po spowiedzi, kiedy realizujesz to, co jest dziełem nawrócenia w tobie, módl się: Boże, twórz we mnie serce czyste. Niech w tym procesie życia nowym życiem z czystym sercem błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.